Jesteśmy w miejscu aktywności mieszkańców, gdzie za chwilkę rozpocznie się społeczna wigilia. O tej inicjatywie opowie nam pan Grzegorz Olszowik, inicjator tego przedsięwzięcia. Skąd pomysł na takie działanie? Dzień dobry. Już raz robiliśmy taką kuchnię społeczną w Ambasadzie Kreatywności i teraz powstał taki pomysł, żeby zrobić taką otwartą wigilię dla mieszkańców. Każdy tutaj z osób obecnych przyniósł jakieś ciasto i jakieś danie i będziemy tutaj wspólnie świętować. Uczestnicy łamią się opłatkiem, składają sobie życzenia. Nastrój jest oczywiście świąteczny. Uczestnicy przygotowali różne potrawy. Niektóre są bardzo ciekawe. Wszyscy się częstują, mają okazję do tego, żeby wspólnie porozmawiać, podyskutować i już zacząć cieszyć się świątecznym nastrojem.